Dziś w Akademickim Newsie. Nowy rektor Politechniki Koszalińskiej. Zdalne wybory. Funkcjonowanie biblioteki w czasie pandemii. Odwołane juwenalia. Odwołane zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chór Politechniki Koszalińskiej online. A na zakończenie Hot 16 Challenge 2 władz uczelni. Kwietnia odbyły się wybory na nowego rektora Politechniki Koszalińskiej. Wzięło w nich udział 70 członków Kolegium Elektorów. Głosowanie po raz pierwszy w historii odbyło się elektronicznie. Kandydatka Danuta Zawadzka uzyskała 58 głosów, czyli prawie 83% poparcia. Dosyć duże poparcie, które uzyskałam w tych wyborach, wskazuje, że priorytety, które przedstawiłam w swoim programie wyborczym, zyskały zaufanie społeczności akademickiej. Program, który zaproponowałam, obejmuje wiele aspektów działalności uczelni. Danuta Zawadzka mówiła podczas swojej kampanii o 7 priorytetach. Pierwszy z nich to uzyskanie statusu uczelni badawczo-dydaktycznej. Chce także rozwijać dodatkowe usługi edukacyjne. Nowa rektor stawia na wzrost współpracy z biznesem, ze szkołami średnimi i jednostkami samorządu terytorialnego. Chciałabym, aby Politechnika Koszalińska była ważnym ośrodkiem akademickim i instytucją, która w opinii interesariuszy zewnętrznych jest ważna społecznie, ważna gospodarczo, technologicznie. Jest przede wszystkim otwarta na współpracę i realizuje 3 misje – kształcenia, badań i współpracy z otoczeniem. Rektor elekt chciałaby, żeby powstał program rozwoju uczelni. Jednym z ważnych punktów jest także reaktywacja słynnej kreślarni. Danuta Zawadzka mówiła też o unowocześnieniu osiedla akademickiego i stworzeniu strefy studenta w każdym kampusie. Zanim jednak został wybrany nowy rektor Politechniki Koszalińskiej, to cały cykl wyborczy rozpoczął się od wyznaczenia elektorów. Na uczelni jest to grupa 72 pracowników. Po wybraniu rektora nadszedł czas na wybory przedstawicieli Senatu Politechniki Koszalińskiej, które również odbywały się zdalnie. Każdy z pracowników na każde z głosowań, a głosowań było kilka, dlatego że czasami były 2 lub 3 tury, taka była walka wyborcza, żeby uzyskać wymaganą większość, to każdy otrzymywał specjalny link unikalny do jednokrotnego oddania głosu. Systemy te głosy zliczały, system elektroniczny, po czym komisja wyborcza ogłaszała te wyniki. Okazało się, że jeden mandat do Senatu został nieobsadzony. No i czekają nas jeszcze wybory uzupełniające, czyli walka wyborcza w uczelni trwa, choć właściwie już jest na finiszu. Od 11 maja otwarta jest wypożyczalnia książek Politechniki Koszalińskiej. Trzeba jednak pamiętać, że zamawianie wydawnictw odbywa się tylko drogą elektroniczną. Książki są przygotowywane, zostawiane w specjalnych punktach do odbioru i nie zwracamy tych książek aż do odwołania. W momencie, kiedy już to odwołanie nastąpi i będzie możliwy zwrot, każdy egzemplarz musi przejść 14-dniową kwarantannę. Imprezy masowe w całej Polsce zostały odwołane lub przełożone na inny termin. Zakaz dotyczy wszystkich dużych koncertów i wydarzeń sportowych. W związku z decyzją ministra zdrowia juwenalia w tym roku nie odbędą się. Ta aktywność studencka też nie może być, dlatego że studentów w większości po prostu nie ma na terenie Koszalina czy na terenie uczelni, więc jestem sam tylko ciekawy, na ile przemyślność studentów, w którą głęboko wierzę, spowoduje, że wykreują coś fajnego, zabawnego na poziomie komunikacji elektronicznej. W tym roku akademickim na zajęcia nie wrócą także seniorzy. Jak wiadomo, osoby starsze są grupą obarczoną dużym ryzykiem. Stąd też Uniwersytet Trzeciego Wieku zostanie wznowiony w październiku 2020 roku. Raz, dwa i... Chór Politechniki Koszalińskiej Kancona i chór Pomerania Kantat Dziecięcej Akademii Chóralnej nie próżnują. Śpiewacy biorą udział w próbach online. Praktykujemy śpiew jednostronny.
Dyrygent śpiewa, chórzyści wyłączają mikrofony, żeby nie szedł dźwięk zwrotny, śpiewają dla siebie, swoje partie, łącząc się z głosem dyrygenta, który, dlatego się spotykamy w głosach, sam na przykład sopran, potem sam alt na osobnych spotkaniach. Chór Politechniki Koszalińskiej wziął udział w projekcie Ogólnopolski Wirtualny Chór Politechnik, którego pomysłodawcą i realizatorem był Chór Politechniki Gdańskiej wraz z dyrygentem Mariuszem Mrozem. W wydarzeniu wzięło udział 14 chórów z całej Polski. Utwór Juliusza Łuciuka, O Ziemio Polska. Utwór powstał do słów, do cytatu Jana Pawła II podczas pielgrzymki w 1987 roku, do słów, które wypowiedział na lotnisku, kiedy witał pielgrzymów: O ziemio Polska, ziemio trudna i doświadczona, ziemio piękna, ziemio moja, bądź pozdrowiona. To jest taki krótki, ale zwięzły tekst, ale który mówi wszystko. Stosunek Jana Pawła II do ojczyzny, do Polaków i chyba jest też cząstką nas samych, dlatego postanowiliśmy właśnie taki utwór zaprezentować. Efekt finalny można zobaczyć na kanale YouTube Politechniki Gdańskiej i na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej. Koszalińska Politechnika, 5 dekad i nie znika. Hot 16 Challenge 2 to inicjatywa w ramach akcji charytatywnej Się Pomaga. Pieniądze zostaną przekazane lekarzom i szpitalom, czyli wszystkim tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu i walczą z pandemią. 16 rapowanych wersów, nominacje kolejnych osób i szczytny cel. Tego wyzwania podjęli się rektor elekt Politechniki Koszalińskiej Danuta Zawadzka i prorektor do spraw studenckich Tomasz Królikowski. Przyłbice do góry uniesione, nie ma tu miejsca na koronę. Jak wiemy, to nie jedyne wsparcie uczelni w tym trudnym czasie. Wciąż powstają kolejne przyłbice i maseczki ochronne.